Witam was bardzo serdecznie z tej strony Salat Kutwa. Dzisiaj pokażę wam nowego bohatera, jakim jest Syndra. Stworzymy do tego specjalnie grę. Nie mam za bardzo czasu tutaj grać zwykłego meczu. Zresztą też nie za dużo nią grałem. Może jeden taki meczek z botem jakiś też wcześniej grałem. Dobra, także tak standardowo bierzemy runki tam bota P, tą samą specjalizację. Myślę. Dobra, wybieramy naszą Syndrę. Gdzie ona jest? Gdzie się ukrywa? Och, jest tutaj. No i zaraz wracam do gry. Dobra, już jestem standardowo na mida. Proponowałbym wziąć sobie budki i trzy poty. No ale jako, że to jest tylko taki magic z botem, to pójdziemy sobie bardziej hardkorowo. I dobra, teraz... Aha, pierwsze jako... Pierwszy czar, jaki bierzemy, to oczywiście Q. No dobra, ale teraz o samych czarach. Pierwszy z nich to Mroczna Kula. Kosztuje 50 punktów many. Przyzywa Mroczną Kulę, która zadaje 60 plus 24 punktów obrażeń magicznych. Kula zostaje w miejscu przez 6 sekund i można na niej używać innych umiejętności Syndry. Generalnie chyba wszystko powinno być zrozumiałe. Druga umiejętność to... Pierwsze użycie chwyta wybraną mroczną kulę lub wrogiego stwora. Drugie użycie ciska chwyconą kulą lub wrogim stworem. Trafieni przeciwnicy otrzymują 60 plus tam przelicznik za P. Chyba wydaje mi się, że to około 0,6-0,7 punktów obrażeń magicznych i zostają spowolnieni o 25% na 1,5 sekundy. I trzecia umiejętność to precz słabe usze. Również kosztuje 50 many, ogólnie jest mało manożerna postać. No tyle, co mogę na razie powiedzieć. Także dostaje umiejętności. Odrzuca w tył przeciwników i mroczne kule, zadając im 70 plus... tak, 0,4 chyba przelicznika od AP, punktów obrażeń od magii oraz wszystkim wrogim stworom. A, wszystkim wrogom, w których uderza. Uderzą. Mroczne kule, które zostają odrzucone, ogłuszają wszystkich wrogów, którzy staną im na drodze na 1,5 sekundy. I może co do samego ultimate'a. Syndra koncentruje niszczycielską moc, sprawiając, że każda z mrocznych kul zadaje 90 plus 7. Czyli ile to by było mniej więcej? To chyba jest... No tam, 1,5, 0,1, 5... Przelicznika od AP. Gdzie to było? Aha. Punktów obrażeń magicznych. Minimalne obrażenia. 270 plus 22, czyli tak mniej więcej połowa obrażeń. Znaczy połowa punktów. Umiejętności, tak. Mocy umiejętności. No dobra. Także przechodźmy już do samego gameplaya. Wrócę, jak już będą ulta i zobaczymy, jak się tym ora. Dobra, wracamy, mamy już, no właściwie siódmy level, to tak myślę, odpowiednia ilość do próby zabicia Warwicka, pokazania skillów i tego, jak mniej więcej postać ta będzie się zachować. Także najpierw... A i tutaj zapomniałem, że nie mam pewnych dosyć ważnych rzeczy. No, jak widać, zabijanie jest tak proste, że głowa mała. Ult jest też równie fajny. No dobra. No to chyba powinno wystarczyć. Myślę. Taki mniej więcej obraz tej postaci, tak? Skille są dosyć znane. Może jeszcze pokażę wam, jak to wygląda na 18 poziomie. No, ale to już zobaczymy, jak będę ustał z czasem. No niestety muszę już kończyć, także nie pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda na maksymalnie sfidowanej postaci. Także żegnam się z wami. Do zobaczenia, był z wami Salat Kutwa. Żegnajcie, cześć.